Skończyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kłobucku. Dzisiaj już było tak naprawdę bardzo mocno roboczo, bo zapadały decyzje dość ważne dla gminy. Przede wszystkim ustalono wysokość pensji burmistrza. Jest ona około 20% niższa niż jego poprzednika. Zmieniono również wysokość diet mniej więcej o 20% w dół. Co prawda była propozycja znacznego obniżenia do 50% przedstawiona przez radnego Witolda Dominika i Andrzeja Sekiewicza. Niestety zyskała uznanie tylko, z tego co pamiętam, w tej chwili 5 radnych, pozostali byli jej przeciwni. Także mamy to obniżenie o 20%. Dzisiaj budżetu nie było. Budżet będzie na następnej sesji, bo prawdopodobnie między świętami a Nowym Rokiem będzie on już uchwalany. Z tego, co mówił przed chwilą burmistrz w rozmowie ze mną, nie będzie tam większych zmian w stosunku do tego, co przygotował jego poprzednik, więc tutaj nie możemy się spodziewać jakichś niesamowitych rewolucji, rewelacji. A no, co będzie dalej, będziemy trzymać rękę na pulsie. Będę dla was wszystkich relacjonował tę sesję i zapraszam do oglądania, chociaż dzisiejsza, no nie ukrywam, jest dość długa. Zaczęła się o godzinie 9:00. W tej chwili patrzę na zegar, który się znajduje na ścianie przede mną. Jest 4:10, czyli 16:10. Wszyscy wyszli dość zmęczeni i myślę, że będą pamiętali długo ten dzisiejszy dzień, bo to było takie przetarcie prawdziwe dla większości radnych, którzy się znaleźli tutaj w Radzie po raz pierwszy, bądź po dłuższej przerwie, tak jak niektórzy akurat mieli już kiedyś styczność z Radą Miejską. Ja dziękuję, zapraszam do oglądania całej relacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, ale myślę, że warto zobaczyć, jak wyglądają obrady na co dzień, takie normalne, a nie takie techniczne, kiedy się tylko rozważa podziały stanowisk i komisji, jakie się będzie obsadzało. Dziękuję, zapraszam. Maciej Zielonka, kanał Zielony. Panie burmistrzu, zacznę od tego, czego jeszcze nie miałem okazji publicznie uczynić, czyli od gratulacji wyboru, także serdecznie gratuluję i wyniku, i tego, że znalazł się pan w tym miejscu. Ja mam dzisiaj tylko jedno pytanie, które nurtuje część mieszkańców Kłobucka. Związane jest z budżetem, który jest właśnie przygotowywany. Niektórzy zastanawiają się, czy będą jakieś zmiany w stosunku do tego projektu, który przedstawił poprzednik pana, czy będzie ten budżet mniej więcej w tej samej formie, w której był przygotowany wcześniej przez Krzysztofa Nowaka? Znaczy, kluczowe inwestycje na pewno pozostaną. Już są przygotowywane dokumentacje przetargowe, więc tutaj nie mamy możliwości nawet zmiany, gdybym chciał. To jest jedna rzecz. A druga, na pewno trzeba przeanalizować pozostałe inwestycje, bo już są sygnały z wydziałów, że nie wszystkie inwestycje zdążymy zrealizować z przyczyn technicznych, technologicznych, więc nad tym trzeba się będzie pochylić i na pewno no, cały budżet generalnie po stronie i wydatków, i przychodów, więc no, czeka nas z Wydziałem Finansowym dość ciężka praca w sensie przejrzenia budżetu w zasadzie w całości, także bo mam zamiar przesunięcia pewne poczynić, co będzie skutkowało finansowymi zmianami in minus po stronie kosztów. A co za tym idzie, możliwość wprowadzenia ewentualnie jakichś innych inwestycji, dodatkowych może nie, ale jeżeli nie wypalą pewne inwestycje, mówiąc już tak kolokwialnie, te, które są zapisane w tej chwili, no to spróbujemy wprowadzić coś, co będzie jakby przygotowaniem kolejnych inwestycji w najbliższym czasie, bo oczywiście chcemy zacząć od porządnych projektów, które będą spokojnie przygotowane, żeby mieć czas na ogłoszenie zamówienia publicznego, wykonać to w odpowiednim czasie, nawet jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałem, technologię, szczególnie tutaj mam na myśli kwestie drogowe, żeby to było wykonane w dobrym czasie atmosferycznym, bo technologia tutaj jest ważna, żeby tutaj za kilka lat nie wracać do tego tematu w formie remontu. Budżet jako taki tutaj no, niewiele jest
jest manewrów, bo nie oszukujmy się, trzeba pozamykać pewne tematy, trzeba to rozliczyć. Zobaczymy, no, będziemy rozmawiać z radnymi, będę składał propozycje, oczywiście tutaj najważniejsze słowo ma rada, bo moje propozycje musi rada zatwierdzić i tutaj nie ma nawet co dyskutować. Myślę, że spróbuję ich przekonać do swoich pomysłów. I to, co mówiłem w kampanii, podtrzymuję, zrównoważony rozwój tej kluczowej inwestycji, czyli Smugi 2, Długosza, na pewno będą realizowane w roku 2015, to mogę zapewnić. Gorzej z Łąkową, bo tutaj termin projektu jest do końca września, więc do tego dochodzą procedury przetargu i wykonania, a nie chciałbym, żeby to było zrobione ad hoc, chyba że projektant zdąży z projektem wcześniej, jeżeli zamknie go przed terminem i będzie ten projekt już do zaakceptowania i będziemy mogli z niego skorzystać, to nie wykluczam, że ogłosimy jeszcze przetarg w 2015 na Łąkową. Więc poczekajmy, jest zbyt krótko, to jest mój czwarty dzień pracy, więc proszę też wybaczyć, ale nie wymagać ode mnie zbyt wielu szczegółów, bo po prostu no ja muszę sam zapoznać się, wgłębić w pewne rzeczy. Pewne rzeczy wychodzą teraz, pewne koszty, tak jak pan dzisiaj zauważył, podatki, prosiłem radę o niepodnoszenie tych podatków mimo propozycji poprzednika, więc to też jakby robi pewną lukę finansową. Muszę też znaleźć środki na uzupełnienie tej luki i muszę się na tym skupić. No, a poza tym, no tak jak mówię, no, przetarg na śmieci tutaj kluczowy był. Te najbliższe dni skupiliśmy się na tym, bo jest to decyzja dość no, ważna w skutkach i trudna i ważna w skutkach też, bo jednak no, to uderzy w mieszkańców, tak? Wszystkich. Niestety. No ale no, muszę to wziąć na siebie, mimo że no, nie ja przygotowywałem przetarg, nie ja go rozstrzygałem, ale ja muszę podjąć decyzję taką, która będzie zabezpieczała wywóz, bo dzisiaj już mam sygnały, że firma nie zostawia worków, nie mając gwarancji, że będzie ta umowa przedłużona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I myślę, że za jakiś czas znów się zgłoszę. Zapraszam z jakimś ciekawym serdecznie. Pytaniem. Jestem otwarty, żeby wszystkie informacje przekazywać do kanału Zielonego. Na bieżąco zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, ze mną pan Rafał Ściebura, który właśnie dzisiaj został przez pana burmistrza Jerzego Zakrzewskiego przedstawiony jako wiceburmistrz. Będzie go wspomagał swoją wiedzą we wszystkich najważniejszych decyzjach. Panie burmistrzu, jakie będzie pana zadanie? Mniej więcej, czy już jest coś określone pomiędzy panem a burmistrzem? Tak jest, podział, że tak powiem, wydziałów odbył się już. Będę odpowiedzialny na pewno za sprawy związane z Wydziałem Inwestycji, z Wydziałem Funduszy Unijnych, bo taki w przyszłości zamierzamy utworzyć, Wydziałem Budownictwa, Ochrony Środowiska. I nie chcę na razie mówić nic więcej, bo z tego, co mi wiadomo, to wszystkie, aczkolwiek no, może to ulec jeszcze zmianie. Ja pytam o to, bo dosłownie, nie wiem, Kłobuc jest bardzo szybki i w momencie, kiedy pan zostawał tutaj nam przedstawiany, już miałem informacje od naszych widzów i no niestety muszę zadać to pytanie odnośnie szkolnictwa. Czy tym też się będzie pan zajmował? O, proszę się nie obawiać, takiej propozycji nie dostałem. Ale czemu nie obawiać? Ponieważ moja osoba do tej pory jest odbierana głównie przez niektórych mieszkańców, głównie z działalności internetowej, facebookowej, jak pan zapewne dobrze wie, i jestem tam, zresztą do tej pory byłem takim ostrym, że tak powiem, przeciwnikiem działalności poprzedniego burmistrza i w związku z tym niektórzy się obawiali mojej osoby, że właśnie jak wejdę na to stanowisko, to zacznę robić tak zwane grube porządki w kadrach. No właśnie, podobno zniknął z pana Facebooka wpis dotyczący porządków w szkołach naszych kłobuckich. I czy to jest prawda?
Ale o który wpis chodzi? Bo szczerze mówiąc, w tym momencie nie przypominam sobie. Ja nie widziałem tego wpisu, dostałem tylko taką informację, że był wpis o tym, że będzie tutaj przyjrzenie się baczne zatrudnieniu w szkołach i robieniu ewentualnych jakichś przesunięć. Czy mogą spać spokojnie, rozumiem, nauczyciele? No znaczy generalnie, powiem tak, nie kojarzę takiego wpisu, także ciężko mi się do czegokolwiek odnieść. W takim razie nie będę więcej drążył tematu. Ja dzisiaj dziękuję. Myślę, że będziemy mieli jeszcze sporo okazji, żeby ze sobą porozmawiać, bo w trakcie pracy będzie tego coraz więcej.